Jacek Czekalski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnie listopadowe wydanie aleksandrowskiego Flesza. Dziś bardzo ważne tematy będziemy poruszać w naszym programie. Zaczniemy od rozmowy z policjantem na temat oszustów, którzy świetnie sobie radzą, to nie trzeba przyznać, wykorzystując przede wszystkim starsze osoby w metodą na wnuczka, na policjanta, na sędziego, na przedstawiciela spółdzielni mieszkaniowej i można byłoby te przykłady naprawdę długo tutaj wymieniać, ponieważ ci przestępcy, ci oszuści naprawdę nie narzekają na inwencję twórczą niestety. Jak się przed nimi bronić? O to będziemy pytać. No i miejmy nadzieję, że zwłaszcza w tym przedświątecznym okresie być może pomożemy komuś takich nieprzyjemnych zdarzeń uniknąć. Porozmawiamy również ze strażakami, bo powoli zbliżamy się do końca roku, a strażacy ochotnicy z Aleksandrowa Łódzkiego mają przez cały rok pełne ręce roboty, a ich praca jest bardzo niebezpieczna, bardzo odpowiedzialna. Jak działają, co robią, zwłaszcza w tym tygodniu, który rozpoczął się pożarowo nie najlepiej. No to wszystko zapytamy i przybliżymy Państwu nieco pracę naszych strażaków ochotników. Będziemy również pomagać pisząc listy, a pisać będziemy je z pewną bardzo sympatyczną grupą młodych ludzi, młodych, ale chętnych już do pomagania. Jak pomagać pisząc listy? Wszystko okaże się w czasie dzisiejszego programu. Proszę zostać z nami. A to wydanie aleksandrowskiego Flesza. Zaczynamy od niezwykle ważnego tematu. Podinspektor Rafał Mirys, komendant Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim, jest naszym pierwszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A temat ważny o każdej porze roku. Kradzieże, oszustwa na wnuczka. Temat niby znany, niby wszyscy wiedzą, żeby nie dać się oszukać, a jednak nadal mówimy o kolejnych oszukanych i to na niemałe kwoty. Tak, zdecydowanie ta metoda oszustwa nie wygasła. Można powiedzieć, że ona cały czas modyfikuje. No i niestety pokrzywdzeni potrafią stracić dorobek całego życia w wyniku takiego przestępstwa. Tutaj w Aleksandrowie też takie przypadki się zdarzają? Takie przypadki były w Aleksandrowie w tym roku. Na szczęście pokrzywdzeni wykazali się czujnością i do przekazania pieniędzy nie doszło. Kiedy rozmawialiśmy, umawiając się na tę dzisiejszą rozmowę, ja mówiłem o tym, że to trzeba nie mieć serca, żeby starsze osoby, bo to one najczęściej padają ofiarami właśnie tego typu oszustw, że trzeba nie mieć serca, żeby taką starszą osobę oszukiwać, ale to właśnie chyba o to chodzi, że to są starsze osoby, które już być może nie są do końca zorientowane, nie mają dostępu do internetu, nie są aż tak poinformowane o tym, że takie zagrożenie istnieje. Tak, tak działa ten mechanizm? Tak, tutaj przede wszystkim osobami pokrzywdzonymi są osoby starsze bądź w podeszłym wieku. Myślę, że sprawcy tu liczą na taką łatwowierność tych osób i chęć niesienia pomocy osobom, które teoretycznie według sprawców znajdują się w trudnym położeniu. Jak się odbywa taki proceder? To jest telefon do takiej starszej osoby? Jak to działa? Modelowo, że tak powiem, wygląda to w ten sposób. Jest wykonany telefon do starszej osoby. Najczęściej dzwoni jakiś krewny, wnuczek, syn. No, to może być, tu wariacje na ten temat również są szerokie. Rozumiem, ktoś, kto się powołuje na to. Tak, tak, oczywiście. Ktoś, kto się, sprawca powołuje się, że jest wnuczkiem, synem, jakimkolwiek krewnym. I podaje, że znalazł się w trudnej sytuacji, najczęściej związanym z konfliktem z prawem i teraz przekaże słuchawkę policjantowi, prokuratorowi, sędziemu, bądź czasami już się ostatnio zdarzyło również lekarzowi, który wytłumaczy, o co chodzi. Następnie druga osoba informuje osobę pokrzywdzoną, że ten potencjalny jego krewny dopuścił się jakiegoś przestępstwa, brał udział w wypadku i żeby uniknął odpowiedzialności karnej, musi określoną kwotę pieniędzy przekazać, żeby uniknąć właśnie tej odpowiedzialności karnej. I teraz w zależności albo pada kwota, jaka jest potrzebna, ewentualnie sprawcy starają się w trakcie tej rozmowy wybadać pokrzywdzonego, ile jest w stanie im tych pieniędzy przekazać. No to są często dość poważne kwoty. To nie mówimy o 2-3 tysiącach złotych, a często to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Tak, tutaj idzie raczej w kilkadziesiąt tysięcy złotych, chociaż powiem, sprawcy, tak jak on powiedział, no nie mają serca, ostatnio nie gardzili kwotą poniżej 2 tysięcy złotych. Jak wybierane są z klucza te osoby, które podają ofiarami tego typu przestępstw? Czy to jest jakaś książka telefoniczna, z której wybierają przestępcy imiona brzmiące na osoby starsze właśnie, czy tutaj też nie ma jakiejś reguły i jest to loteria? Tutaj nie ma reguły. W większości tych przypadków nie ma reguły. To jest loteria, natomiast grupy, o których już w mediach nawet ogólnopolskich mówiono, które zostały zatrzymane bądź zidentyfikowane, tak? No to oni działali według jakiegoś klucza, gdzie te osoby w jakiś sposób wybierali. Żeby troszeczkę utrudnić jeszcze tym poszkodowanym bronienie się przed tego typu oszustwami, tak jak pan powiedział, te metody ewoluują. To już nie jest tylko metoda na wnuczka, to dzwoni czasem policjant, to dzwoni sędzia, to dzwoni ktoś z opieki społecznej.
Jakie jeszcze pojawiają się postaci, które, na które powołują się przestępcy? No generalnie rzecz biorąc, ogólnie pojęte tak zwane zawody powszechnego zaufania. Tak? To może być właśnie lekarz, może być sędzia, może być prokurator, najczęściej jest oczywiście policjant, ale może być ktokolwiek, kto, że tak powiem, zachęci tą osobę do wpłaty pieniędzy, nie wiem, może być gazownik, hydraulik, ktoś ze spółdzielni mieszkaniowej. To naprawdę ewoluuje. Te pomysły sprawców nie mają granic. No dobrze, jak się przed tym bronić w takim razie? Czy to w nas, w młodych jest tutaj ta główna rola, żeby poinformować swoich dziadków, swoich starszych już rodziców, że taki problem jest, jest takie ryzyko, trzeba uważać? Zdecydowanie tak. Informacja, informacja, jeszcze raz informacja. Rozmawiać ze swoimi dziadkami, ze swoimi nawet rodzicami na temat tego, że taka metoda w dalszym ciągu istnieje. Natomiast główną takim elementem, który może zapobiec przekazaniu tych pieniędzy, to jest przede wszystkim wzmożenie naszej czujności w momencie, kiedy krewny dzwoni do nas z prośbą o pomoc, ponieważ ma jakieś kłopoty finansowe. Tak? A jeszcze tą czujność powinna się nas wzmóc w momencie, kiedy przekazuje osobie, która wytłumaczy wszystko, jak przekazać te pieniądze, co trzeba zrobić, żeby... I do tego jeszcze nie przyjdzie osobiście, tylko kogoś przyśle. Tak, jeszcze tak? Kogoś przyśle, więc te dwa elementy już powinny wzbudzić w nas czujność. Jak taka osoba się powinna zachować w takim momencie? Dzwoni ktoś, powołuje się na wnuka, mówi, że straszna historia się wydarzyła, potrzebuje 20 tysięcy. I co dalej? Co powinna taka osoba, która taki telefon odbiera, zrobić? Osoba, która odbiera taki telefon, przede wszystkim powinna, jeżeli rozmawia z tą drugą osobą, dajmy na to policjantem, bo to jest najpopularniejsza metoda, wypytać się dokładnie imię, nazwisko, jednostkę, gdzie ten policjant pracuje. Następnie, i to jest bardzo ważna rzecz, powiedzieć, żeby poczekali chwilę, rozłączyć się, podkreślam, rozłączyć rozmowę telefoniczną i przede wszystkim zadzwonić do tej osoby, która się powołuje, do tego swojego krewnego, tak to nazwijmy, bądź do jego rodziny, żeby ustalić, co się faktycznie z nim dzieje. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że sprawdzenie policjanta w danej jednostce, czy on tam pracuje, może nam nie przynieść tego spodziewanego efektu, że bo taki policjant faktycznie może w danej jednostce pracować, policjanci odbierając telefony, przedstawiają się, więc łatwo się przygotować. Natomiast jeżeli już ta metoda z krewnym, z ustaleniem krewnego, co się z nim dzieje, zawiedzie i będziemy próbowali, będzie ta osoba pokrzywdzona, powiedzmy, będzie próbować dzwonić na policję, ustalić, czy taki policjant pracuje, to również niech się wypyta, czy ten policjant w danym dniu kogoś zatrzymał, ma jakieś czynności do wykonania, zatrzymałem, ponieważ dostałam taki, a taki telefon, dostałem taki, taki telefon, żeby te informacje potwierdzić. No i takie informacje też dla Was będą sygnałem, że trzeba pod dany adres pojechać i poczekać na delikwenta. Dla nas też to jest sygnał do tego, żebyśmy podjęli działania. Natomiast jeszcze jedna rzecz, cokolwiek by się nie wydarzyło, jeżeli by już się nie udało tych rzeczy w jakiś szybki sposób potwierdzić, to przede wszystkim nie przekazywać żadnych pieniędzy obcym osobom, nie przelewać na wskazane konta. Chciałbym podkreślić, że policja, jak i w ogóle szeroko pojęte organy ścigane, nie wykorzystują pieniędzy osób pokrzywdzonych do złapania sprawców. Tak? Mamy swoje metody, które stosujemy. I jeszcze jedna taka rzecz, jeżeli już to wszystko zawiedzie, sprawcy bardzo często mówią, że pracownicy banku współpracują z grupami przestępczymi, więc żeby im nic absolutnie nie mówić, dlaczego nagle starsza osoba stara się wypłacić znaczną ilość pieniędzy, zrywać lokaty. Pracownicy banku w większości przypadków nie współpracują, a jeżeli nawet by współpracowali z przestępcami, to policja pokrzywdzonemu tego nie powie. No i taki pracownik banku też może zainterweniować, zainteresować się, po co tak duża kwota starszej osoby, no i wtedy te działania policji będą na czas i uda się takiemu oszustwu zapobiec. Podinspektor Rafał Mirys był gościem naszego aleksandrowskiego Flesza. Bardzo dziękuję za wizytę. Proszę zobaczyć, jak działa metoda na wnuczka. Halo? Dzień dobry, babciu, jak się czujesz? A kto pyta? A kto pyta, nie błądzi. Ale co, nie poznajesz? Nie. No coś ty, babcie, nie żartuj, wnuka nie poznajesz? Karol, to ty? Jakiś dziwny głos masz. Od kolegi, bo telefon mi się rozładował, no. I trochę przeziębiony jestem. Przeziębiony? Bo ty nic o siebie nie dbasz, ciągle gdzieś latasz, coś załatwiasz. No, ale mama mówiła, że dobrze ci tam idzie, co? No idzie, idzie. No i ja właśnie w tej sprawie dzwonię, babciu, bo potrzebuję twojej pomocy. Jakiej? Finansowej. Finansowej? Ty chyba zwariowałeś. Przecież ja remont mam zaraz. No, ale to tylko na chwilę. Świetny interes robię i mi zabrakło. Za dwa dni ci oddam. Mieszkanie kupuję. Okazyjna cena. Będę studentom wynajmować. Pewny zysk. Tylko mi trochę zabrakło. Na koszty notarialne 30 tysięcy potrzebuję. 30 tysięcy? Przecież ja tyle nie mam.
15 ledwo uzbierałam. Dobra, to może być 15, pożyczę od kolegi resztę. Nic się nie martw, ja do piątku ci wszystko oddam, bo sam czekam też na przelew i jeszcze ci coś dorzucę ekstra do tego remontu. To ja kolegę przyślę dzisiaj, bo sam nie mogę przyjść, bo już u tego notariusza jestem. Kolega przyjdzie tak do godziny. Kto tam? Dzień dobry, ja od Karola. A już, otwieram. Dzień dobry, ja przyszedłem po te pieniądze. Dzień dobry, no tutaj proszę. Dziękuję pani bardzo. Karol kazał przekazać, że maksymalnie do piątku powinien zwrócić, zresztą to się on już będzie kontaktował, a nie ja. Dziękuję pani, co muszę uciekać, bo Karol tam już u notariusza czeka, także dziękuję jeszcze raz, do widzenia. Tak właśnie działają oszuści, podając się, czy to za wnuczka, to taka najbardziej popularna już chyba postać, za którą się podają, czy to za policjanta, czy to za pracownika spółdzielni. Tych metod jest naprawdę wiele. Trzeba uważać, żeby nie dać się oszukać, ale uważać trzeba również z ogniem, co Państwu już udowodni za moment nasz kolejny gość, Dominik Brodzki, prezes OSP w Aleksandrowie Łódzkim. Ten tydzień nie zaczął się szczęśliwie dla Was, pełen pracy już od samego poniedziałku, pożar stadliny koni, później kolejny pożar, tym razem warsztatu samochodowego. Co się działo? Tak jest. Pierwsze zdarzenie, o którym pan mówił, w godzinach porannych dostaliśmy powiadomieni z PSK z Gierz, wyjazd dwóch zastępów, pożar stadniny. Drugi raz po południu dojechaliśmy jeszcze tam dogasić tą słomę, którą tam przerzucaliśmy. Natomiast w nocy, o godzinie pierwszej w nocy, zostaliśmy znowu powiadomieni przez PSK z Gierz o wyjeździe dwóch zastępów. Zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Rąbienia B. Całkowitemu spaleniu uległ garaż wraz z znajdującymi się tam przedmiotami. Dzięki Bogu właścicielowi udało się uratować znajdujący się tam pojazd. Powoli zbliżamy się do końca roku, to też już taki czas powoli podsumowań i ci, którzy się strażą pożarną nie interesują jakoś zbyt mocno, być może kojarzą ochotnicze straże pożarne jako te takie, które dowiozą wodę, jak się zawodowcom ta woda w czasie pożaru skończy. No, Aleksandrowska Straż Pożarna temu przeczy. Ile mieliście już wyjazdów od początku roku? Pozwoli pan, że się tutaj bardzo właśnie proszę, tak, podeprę swoimi danymi, bo tak z głowy to ciężko by mi było powiedzieć. Na ten czas do dnia 28.11, bo prowadzimy taką ewidencję działań, łącznie wyjechaliśmy 392 razy. W tych działaniach brało udział 121 ochotników. Z takich ciekawszych rzeczy to mogę powiedzieć, że tak, miejscowych zagrożeń, czyli to są zagrożenia wszystkie takie, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia życia. Pochylone drzewo, tego typu. Tak jest, tak. Mieliśmy ich 219. Pożarów, to są pożary mniejsze i większe, mieliśmy 50 na terenie naszej gminy. Wypadków drogowych mieliśmy 3. Takie poważne, bo to są liczone jakie wypadki drogowe, gdzie są już osoby zabierane do szpitala. Nasza OSP nawet wyjeżdżała do zabezpieczeń regionu Zgierz, Ozorków, Stryków, ale to wiadomo po tych nawałnicach, orkanach. Tam mówiąc o wypadkach samochodowych, to ci, którzy na pomoc oczekują, właśnie tych strażaków ochotników, którzy docierają jako pierwsi najczęściej na miejsce zdarzenia, no to też mogą mieć taką świadomość, że przyjeżdżają wykwalifikowani ratownicy. Tak. Mogę to powiedzieć w 100%, jak najbardziej to są wykwalifikowani ludzie, nawet koledzy z mojej jednostki brali udział teraz w gminie Głowno, był zorganizowane takie spotkanie dla strażaków z ratownikami medycznymi z całej Polski. Tutaj prowadził te zajęcia koordynator dr Bamberg. No zachwyceni, nauczyli się wielu, wielu ciekawych rzeczy, plus do tego u nas na jednostce jesteśmy naprawdę świetnie wyposażeni, posiadamy już teraz AED na wyposażeniu, nową torbę, PSPR-1 ratownictwa medycznego wraz z deskami. Czyli do czasu przyjazdu karetki jesteście w stanie wszystko pulsoksymetr, tak naprawdę jesteśmy w stanie udzielić tak zwanej pierwszej kwalifikowanej pomocy. 50 pożarów, o tym pan wspomniał, czy to często jest zbieg nieszczęśliwych okoliczności, jakieś zwarcie, czy to często jest też nasza nieuwaga, brak myślenia przy odpalaniu różnych instalacji, czy to elektrycznych, czy jakichś piecyków, które stawiamy w domach. Jakie są główne przyczyny tych pożarów, tych zdarzeń? Warto o tym porozmawiać, ze względu na to, że każda nasza decyzja niesie za sobą jakieś później konsekwencje. Czy to przerobienie na własną rękę instalacji elektrycznej, czy na własną rękę przerobienie jakiegoś piecyka, założenie komina. Bardzo łatwo spuścimy to na chwilę. Proszę mi wierzyć, na niewielką chwilę możemy się czymś zająć, gdzieś wyjść, wracamy, mamy duży problem, bo już mamy naprawdę
dobry pożar, ciężki do opanowania, także mówię, tutaj zdrowy rozsądek. Czasem jak się dzwoni do strażaków, kiedy słyszymy, że jedziecie i pytamy, co się wydarzyło, to słyszymy takie hasło mięso w garnku, czyli co, zostawiamy coś na gazie, idziemy po zakupy i się okazuje, że nie zdążymy wrócić, tak? Dosłownie, gotujemy mięsko czy jakąś zupę, ach Boże, zapomniałam śmietany. Szybciutko wyjdę do marketu czy do jakiegoś sklepu, no szybciutko, 5-10 minut, to tam porozmawiam z kimś, ktoś mnie zaczepi, no i później dochodzi do takich nieprzyjemnych zdarzeń, tak jak my to mówimy, mięso w garku. Jesteśmy przed tym okresem świątecznym, to czas pewnie dla Was też wzmożonej pracy, no bo zaczną się choinki, na choinkach pojawią się lampki. No i tutaj warto chyba zwrócić uwagę, jakie lampki na tej choince się pojawią, bo te chińskie, bardzo najtańsze, często tak są jest. Groźne też po prostu. Tak, ja cały czas mówię, że warto dorzucić dla własnego bezpieczeństwa, wydać te parę złotych więcej, a nie kupować tych takich najtańszych lampek choinkowych. Sam się o tym przekonałem, rozłożyłem takie choinki u siebie, zapaliłem, zająłem się czymś innym. Po powrocie, niedługo to trwało, parę sekund, zwarcie już uległa instalacja na tych lampkach. Świetnie się paliły, proszę mi wierzyć. Także ja gorąco apeluję, wydajmy trochę więcej pieniędzy dla naszego bezpieczeństwa. Żeby choinka się świeciła, nie paliła, jak to niektórzy mówią, że choinka się pali. Też ten okres przedświąteczny to również wzmożone działania w kuchni i tutaj też zdarzają się czasem niebezpieczne, nieprzyjemne sytuacje, a nam na przykład na patelni coś się zapali. No i tutaj można zaapelować do gospodyni. Nie lejemy wodą. Nie lejemy, w żadnym bądź wypadku nie lejemy wodą, bo dopiero narobimy sobie rabanu. Daj Boże, żebyśmy się go nie poparzyli, bo olej strasznie pryska, jeżeli skierujemy na niego zimną ciecz. To kuchnia moczymy. Tak jest, jak najbardziej. Kuchnia zaraz staje w ogniu. Moczymy szmatę, czy to jakiś ręcznik, przykrywamy. Ja słyszałem też, że można solą na przykład zasypać. To jest dobre rozwiązanie, czy niekoniecznie? Nie, ja bym tego nie próbował, bo to jest tam... Czyli po prostu jakaś mokrym tym przykrywamy i jak najdalej od tego odchodzi. Jeżeli już stłamsimy ten ogień, olej się troszeczkę wystudzi, wtedy do zlewu zalewamy to. No dobrze, a co robić w sytuacji, kiedy nie zdążymy, ten ogień faktycznie rozprzestrzeni nam się na kuchni, jak przebywając w takim domu, w takim pomieszczeniu, jak się powinniśmy prawidłowo zachować? Czy próbować to jeszcze gasić, czy uciekać, czy alarmować sąsiadów? Co ja proponuję najpierw tak, zamknąć to pomieszczenie, telefon, dokumenty, można już bez tych dokumentów telefon złapać, powiadomić od razu jednostkę straży pożarnej, tutaj zgierz, zaalarmować sąsiadów, po prostu udać się jak najdalej, bo to już później, proszę wierzyć, podejmujemy szybkie działania i my to zgasimy, a ludzie często próbują jeszcze cokolwiek ratować z tego dobytku, no i później wychodzą takie rzeczy, że mają poparzone dłonie, czy tam jakieś części ciała. To jest bardzo niebezpieczne. Proszę zostawić to nam. Czyli uciekamy, wzywamy straż pożarną. Tak, wy w ciągu kilku minut dojeżdżacie najczęściej. Czyli tak, to takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo przedświąteczne. A czy zima ogólnie jest takim okresem, kiedy spotykacie większą liczbę zdarzeń z jakiegoś konkretnego gatunku, właśnie pożarów, wypadków? Jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o podział na pory roku? Sam pan zauważył, zaczął się okres lekko zimowy, temperatury już spadły. A tutaj raptem w ciągu 2 dni my już mieliśmy 2 takie dość duże, poważne pożary. Dogrzewamy się. Dogrzewamy się. Zaczynamy się dogrzewać. Sprawdźmy tą instalację kominową, sprawdźmy tą instalację elektryczną. To, co robimy, to później będzie nas to kosztowało. Także zdrowy rozsądek. Czyli dbamy o swoje bezpieczeństwo, żeby strażacy później nie musieli prowadzić ciężkich i trudnych i niebezpiecznych akcji. Jak te akcje wyglądają, proszę zobaczyć. Naszym gościem był Dominik Brodzki, prezes OSP w Aleksandrowie Łódzkim. Tak właśnie działają strażacy, no i trzeba przyznać, że nie jest to łatwa praca, ale ratują nasze życie i ratują nasze zdrowie w obronie czyjegoś życia. Również będą walczyć uczniowie
pewnej aleksandrowskiej szkoły. O wszystkim już Państwu opowiadamy, bo jest ze mną Wiktoria Kośla, przewodnicząca, można powiedzieć, przedstawiciel tej grupy, która właśnie będzie pisać listy. Jak możemy komuś pomóc pisząc listy? Cała akcja Maraton Pisania Listów powstał w 2001 roku w Polsce. Jest to akcja organizowana przez Amnesty International, całą organizację, która zajmuje się właśnie łamaniem praw człowieka. Akcja ta polega na pisaniu listów, tak jak już to Pan powiedział. Listy trafiają do władz państw, które łamią prawa, ale trafiają również do bohaterów tego wydarzenia i mają na celu wspieranie ich po prostu w tych ciężkich chwilach. Czyli w taki niby prosty sposób możecie wpłynąć na czyjeś życie, tak na to spoglądacie pewnie. Tak, dokładnie. I to jest właśnie coś małego, co możemy zrobić, ale może to odmienić czyjeś życie. 5 grudnia to jest data, którą powinniśmy zapamiętać, tak, zdecydowanie. 5 i 6 grudnia. W jakich godzinach i kto może te listy pisać? Czy to jest tak, że ja mogę przyjść z ulicy i powiedzieć: słuchajcie, chciałbym się do waszej super akcji przyłączyć i chciałbym taki list również wysłać, czy to jest już wcześniej ustalona grupa i zamknięta? Nie, nasza akcja ma charakter otwarty. Każdy, kto tylko zechce pomóc, może przyjść i napisać list. W godzinach od 9 do 19 będziemy w naszym liceum. Jeden list nic nie zmieni. Wiele listów może odmienić czyjeś życie, więc mamy nadzieję, że przyjdzie jak najwięcej osób i jak nam to pomoże. Jak to się stało, że taka młoda osoba, która najczęściej to albo na nauce by się powinna koncentrować, albo gdzieś ze znajomymi myśleć, gdzie wyjść w piątek, a ty jednak pomyślałaś, że warto by było zebrać ludzi, usiąść i poświęcić tych kilka godzin, te 2 dni i listy pisać, żeby komuś faktycznie być może jego sytuację życiową poprawić? Jak to się zaczęło? Z samym pomysłem wyszła nasza pani profesor Agnieszka Urbańska-Śliwakowska. Jesteśmy wszyscy osobami wrażliwymi i nie chcemy, aby ludzkie prawa, podstawowe prawa zostały łamane, takie jak prawo do wolności czy do wyrażania własnej opinii. I po prostu chcemy tym osobom pomóc. Wiadomo, że nie możemy tam pojechać i zmienić czegoś, ale jeśli możemy chociażby napisać ten jeden list i zmienić ich życie, to jest coś, co powinniśmy zrobić. Ty w tej akcji pisania listów bierzesz udział po raz pierwszy. Wcześniej, w poprzednich latach, spotykałaś się już z tą inicjatywą? Słyszałaś, że taka akcja się odbywa? O takiej akcji, powiem szczerze, pierwszy raz właśnie dowiedziałam się w tym roku, dlatego też postanowiliśmy zorganizować ją w Aleksandrowie po raz pierwszy, ponieważ nigdy wcześniej nie była tutaj organizowana. I gdzieś tam mamy taką cichą nadzieję, że zostanie ona już z nami na dłużej i będzie taką tradycją. Wiecie już, w czyjej obronie będziecie pisać te listy? Poznaliście właśnie historię tych osób? Tak. Wybraliśmy 3 osoby. Są to osoby z wielu różnych krajów i niezależnie od płci i wieku chcemy im pomóc. Jak Twoje koleżanki, jak Twoi koledzy spoglądają właśnie na Twoje zaangażowanie w tego typu akcje? Bo pewnie nie wszyscy chcieliby swój czas poświęcać prywatny na to, żeby pisać list. Cieszę się, że znalazła się taka grupa i wszyscy razem chcemy tym osobom pomagać i wszyscy razem działamy. I właśnie pod przewodnictwem Pani Agnieszki tutaj razem coś robimy, całą grupą. Jak liczna jest ta grupa? Kilkanaście osób. Kilkanaście osób, czyli już kilkanaście pewnych listów. Tak, tak. A na ile liczycie? Trudna zbitka. Jak myślisz, ile osób pojawi się, żeby pomóc Wam w tej akcji? Szczerze mówiąc, nie mam jakiejś takiej określonej liczby, ale mam nadzieję, że to będzie jak najwięcej listów. Myślę, że każdy z nas właśnie z tych wolontariuszy, którzy się w to włączyli, napisze nawet więcej niż jeden list, bo no to w takim razie przypomnijmy raz jeszcze. 5-6 grudnia, w jakich godzinach i gdzie się pojawiamy, żeby te listy pisać? 5-6 grudnia, liceum ogólnokształcące, 9-19. 5-6 grudnia. Proszę zapamiętać koniecznie tę datę i pojawić się i wspomóc te młode, chętne na pomaganie dziewczyny właśnie, żeby czyjeś życie odmienić. A czyje życie będziemy odmieniać? No to proszę posłuchać historię właśnie tych osób. Bronimy 3 więźniów sumienia i pierwszym z nich jest właśnie Mahdin, który ma 7 dzieci,
jest cyberaktywistą. Został skazany za to, że na Facebooku umieścił film, gdzie nie zgadza się z rządami w Czadzie. Został skazany na dożywocie i nie dość, że w więzieniu zaraził się gruźlicą. Został bity i skazany łańcuchami. Drugim więźniem sumienia jest Shaquilla Jackson z Jamajki. Kobieta podejmuje nierówną walkę z wymiarem sprawiedliwości, ponieważ jej brat został zamordowany przez policjantów. Okazuje się, że znajduje się większa grupa ludzi, których najbliżsi znaleźli, zginęli w podobny sposób. I na to policja odpowiada im nękaniem i groźbami jej i społeczności. I chcemy wezwać władze Jamajki, aby broniły kobiety i społeczności. I trzecią osobą jest Hana, która pochodzi z Egiptu. W 2013 roku jej mąż zaginął i przez to, że poszukiwała tego męża, znalazła wiele osób, które także poszukują swoich rodzin. Została skazana na 5 lat, ponieważ zostały jej zarzuty postawione za fałszywe oskarżenia.